Włócznie Jaćwingów, czyli Nagrodę Prezydenta Suwałk, odebrała dziś Maria Magdalena Andrejczyk, olimpijska wicemistrzyni w rzucie oszczepem. Co prawda gala wręczenia nagród prezydenta odbyła się w lutym, ale Maria Andrejczyk nie mogła na nią przybyć. Trofeum czekało do dziś. Czesław Rękiewicz wręczył włócznie podczas corocznej gali ucznia zdolnego. Się śmialiśmy, że równie dobrze mogę to wykorzystywać do treningu, bo to jest 6-7 kilo. Fajna, zaszczytna nagroda. Nie ukrywam, że miło jest być docenionym przez przede wszystkim swoich ludzi ze swojego regionu, bo wiadomo, te gdzieś tam nagrody za najwyższe laury, jeżeli chodzi o reprezentację naszego narodu, to przychodzi, można powiedzieć, tak. Ale w momencie, kiedy jest się docenianym właśnie przez ludzi, którzy na co dzień obserwują Maria Andrejczyk pracę, jest wychowanką lekkoatletycznego uczniowskiego klubu sportowego Hańcza Suwałki i zdobywczynią srebrnego medalu 32. letnich igrzysk olimpijskich w Tokio podczas Pucharu Europy odbywającym się w chorwackim Splicie osiągnęła trzeci wynik w historii lekkoatletyki. Oddała rzut oszczepem na odległość 71 metrów i 40 centymetrów. Jest lokalną patriotką, która zawsze podkreśla, skąd pochodzi, inspiruje młodych adeptów suwalskiej lekkiej atletyki, bierze udział w wydarzeniach sportowych na terenie Suwałk, a także promuje miasto na imprezach realizowanych poza Suwałkami. 2 października rusza do Finlandii, gdzie zacznie treningi do kwalifikacji na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, które odbędą się w Budapeszcie. Jestem po dłuższym urlopie, którego zdecydowanie mój organizm, moja psychika bardzo potrzebowały i wracam do pracy. Przede wszystkim do mocniejszych treningów, bo cały czas podtrzymywałam organizm w stanie takiego, powiedzmy, basicowego ruchu, czyli jakieś cardio, wycieczki po Suwalszczyźnie, no pogoda naprawdę dopisywała, więc korzystałam z tego, a już 2 października wylatuję do Finlandii i zaczynamy z survivalem pod rosyjską granicą. Więc wyjątkowo wcześnie zaczynam przygotowania do przyszłego sezonu i wyjątkowo oryginalnie. Cele oczywiście sportowe to jest kwalifikacja na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata do Budapesztu, ale moje takie osobiste to przede wszystkim wyprostowanie zdrowia, ale wierzę w to, że w obecnej sytuacji, w której jestem obecnie i z głodem rywalizacji, który w sobie mam, będzie znacznie łatwiej pracować niż było to w roku już mijającym.